Z ewangelii według świętego Łukasza. W pewien Szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli. Na to niektórzy faryzeusze mówili, czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w Szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi. Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do Domu Bożego i zwinąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym kapłanom tylko spożywać je wolno? I dodał: Syn człowieczy jest panem Szabatu.